boję się, wiesz? Ale czego? Tych zakrętów, bo dzisiaj, bo teraz będzie ruch. Ale w Indiach, po to cię tu wziąłem, bo w Indiach będzie to samo. Edek, no proszę cię, co innego będzie. Nie robię ci żadnych zdjęć. Nie robię nikomu żadnych zdjęć. Nikomu. Bo to oczywiście na ostatniego musimy poczekać. Kolejna wyprawa. Wyprawa na bezdroża, która ma nas przygotować do innego wyjazdu. Ruszamy na 4 motocykle. Pani Kasia, mój brat na Afryce w automacie i Paweł GSM. Jedziemy przez Słowację, Węgry, Serbię. W Serbii będziemy starali się dostać na pociąg do Czarnogóry. Nie wiemy, czy nam się to uda, bo jest pewien kłopot. Nie można zrobić rezerwacji na internecie, przez internet, tylko trzeba kupić bezpośrednio bilet na stacji kolejowej. Staraliśmy się to załatwić przez naszego znajomego Serba, ale no niestety jakoś to nie poszło i jedziemy bez biletów, chyba że jeszcze uda nam się je załatwić po drodze. Zobaczymy. Przygodo witaj. Nie przejedzie tu środkiem? Tylko musi się wbić przez krawędź. Przejedziesz czy nie? Niestety złe wieści. Do Belgradu przyjeżdżamy koło godziny 16 i pani nas informuje, że bilety na pociąg do Czarnogóry są już wyprzedane. Na pociąg, znaczy na kuszetkę, gdzie moglibyśmy zapakować swoje motocykle samochodową. Więc ruszamy dalej i lecimy do Albanii na kołach. Zobaczymy, co nas czeka. Jak na razie to kładą przed nami nowy asfalt. To coś znaczy. Nocleg mamy w Tech i zostało nam jeszcze sporo kilometrów. Asfalt gorący, ale ruszamy. Jedziemy w stronę Gór Przeklętych i SH20. Świeży asfalt to chyba dopiero początek tego, co nas czeka. Zaczyna się wielki remont drogi pomiędzy Serbią a Czarnogórą. Tunele, zerwany asfalt, wysypywane wszystko tłuczniem na nowo. A niestety coraz szybciej zbliża się nasza godzina kawusi, więc spędzimy ile sił, żeby zdążyć wypić kawkę u pani Świnki i porozmawiać z nią jak i zwykle, bo to już nasz kolejny postój temu nie. Punkt widokowy na SH20, oczywiście oblegany jak zawsze. Zatrzymujemy się tutaj na chwilę i pędzimy dalej. Tech czeka, a
robi się coraz później i nie chcemy szukać naszego noclegu po zmroku. Mam nadzieję, że nic nam nie wyskoczy niespodziewanego i dojedziemy jeszcze przed zmrokiem. Pędzimy dalej. Droga do Teh to droga niezliczonej ilości zakrętów. Nie można powiedzieć, że jest tam 100 zakrętów. Po prostu jest tam zakręt na zakręcie. Jeżeli się już dojedzie do Teh, do wioski, każdy ma naprawdę dość serdecznie tych wszystkich serpentyn, które trzeba pokonać wjeżdżając na przełęcz, później zjeżdżając do samej wioski. No ale to trzeba zobaczyć, to trzeba przeżyć. Teraz już jest droga bardzo dobra, bo jest asfaltowa. Wcześniej był tu szuter i było to wyzwanie dla zwykłych motocyklistów. Dla offroadowców była to mega. Dojeżdżamy do Teh dość późno, 18:30. Znalezienie noclegu na GPS-ie, który nagle zwariował, staje się problemem. Jeździmy, szukamy, podejmujemy decyzję, spróbujemy drogą, która prowadzi brodem przez rzekę i jakieś 3 km po naprawdę dość ciężkim offroadzie, gdzie my zapakowani na maksa staramy się tam dojechać. 2 motocykle zostają w centrum, 2 jadą szukać naszego noclegu. Okazuje się, że nocleg jest na obrzeżach wioski, na szlaku prowadzącym w góry i gospodarz bierze swojego jeepa i wraca po resztę ekipy. My z 2 motocyklami, z Pawłem, zostajemy i czekamy na resztę ludzi. Wreszcie dojeżdża Andrzej i pani Kasia. Już jesteśmy szczęśliwi, wszyscy razem, więc rozlokowujemy się w naszych domkach, zamawiamy piwko i śmiejemy się całego naszego zwariowanego dnia. Resztę posłuchacie w następnym części. Trzymajcie się. Wyjeżdżamy z Serbii przez remontowany odcinek w stronę Czarnogóry. Czarnogóry tym razem traktujemy jako trasę tranzytową, więc nie zatrzymujemy się tutaj na dłużej. Naszym celem jest Albania, więc kierujemy się na góry północnoalbańskie lub inaczej Alpy Albańskie lub inaczej Góry Przeklęte i chyba najsłynniejszą z dróg SH20, najbardziej widokową. Można tak nazwać, jeżeli ktoś nie widział innych tras ciekawszych w Albanii.